NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim. Cześć wszystkim, zaczynamy 39, jeżeli dobrze liczę, Pick Six NFL. Dzisiaj, jak zwykle, mamy dla Was przygotowane cztery główne tematy. Poza tym podsumowanie kolejki i zapowiedź tego, co się wydarzy w przyszłym tygodniu. A wydarzenia będę miał przyjemność zapowiedzieć z Łukaszem Dudką. Cześć Łukasz. Cześć, witam. Łukasz, zaczniemy może od tematu, który może nie jest ściśle związany z ligą NFL, no ale też ma taką swoją tak jakby historię, bo wielu zawodników ligi AFL, o niej właśnie teraz chwilę porozmawiamy, miało też przyjemność zagrać w lidze najwyższej w Stanach Zjednoczonych, zawodowej lidze futbolu amerykańskiego NFL i mieli status legendy, tak jak chociażby Kurt Warner, który świetny był w Arizonie Cardinals, wcześniej w St. Louis Rams, a miał swoją całkiem dobrą przeszłość w lidze areny w Football League i tam właśnie został wypatrzony. A więc porozmawiamy o tej lidze, bo w ostatnich dniach słyszy się, że dzieje się tam coś złego, że jest ona zagrożona, kolejne drużyny się wycofują, no i piękna karta historii zaczyna być już coraz bardziej taką kruchą historią, którą chyba będzie trzeba już zachować w pamięci, a już jej nie zobaczymy. Znaczy czarne chmury zbierają się nad Arena Football League. W zeszłym sezonie AFL liczyła 9 drużyn i w ciągu ostatniego tygodnia albo rozpłynęły się, przestały istnieć, albo przeniosły się do innych lig halowych w Stanach Zjednoczonych 5 tych drużyn. Także w tej chwili liga AFL liczy dokładnie 4 drużyny, no i trudno rozgrywać sezon, dysponując tylko 4 drużynami. Na razie władze AFL zapowiadają, że ten przyszłoroczny sezon się odbędzie, że będzie to skrócony sezon, ale snują już plan na przyszłość i twierdzą, że nic złego się z tą ligą nie stanie, ale tak naprawdę uwierzę dopiero wtedy, kiedy to zobaczę. Bo trudno jest organizować rozgrywki czegokolwiek, dysponując tylko 4 drużynami. No rzeczywiście, Arena Football League, tak jak powiedziałeś, to bardzo fajne przedsięwzięcie. Dwie osoby tak naprawdę odniosły sukces w National Football League po fajnym starcie w AFL. Jest to właśnie Kurt Warner, człowiek, który z drużyną Iowa Barnstormers zdobywał Arena Bowl kiedyś i później z sukcesami grał w NFL. Druga taka osoba to ten Jay Gruden, który był kiedyś rozgrywającym w Arena Football League w drużynie Tampa Bay Storm. Później trenował również z wielkimi sukcesami Tampa Bay Storm i stamtąd trafił najpierw do Cincinnati Bengals jako ofensywny koordynator i później otrzymał szansę prowadzenia drużyny w NFL. Jak wiemy, jest w tej chwili głównym trenerem Washington Redskins. I no, szkoda Arena Football League, wielka szkoda. Taka fajna zapaziura, taki fajny zapełniacz na off-season. A propos tego, wiesz co, a propos tego oglądania i mówisz, że bardzo fajnie to prosperowało. Godzinę temu rozmawiałem z Jędrzejem Styszewskim, który miał przyjemność zarówno komentować tę ligę, jak i rozmawiać z jej komisarzem. Więc myślę, że to jest fajna opcja, by teraz słuchacze wysłuchali tej rozmowy i później będziemy dalej kontynuować dyskusję. Gościu. Jest już z nami Jędrzej Styszewski, który komentował ligę AFL 4 lata w Eurosporcie. Jak będziesz pamiętał tą ligę, bo prawdopodobnie przejdzie ona do historii? No myślę, że niekoniecznie. Oczywiście sporo eksodów drużyn do innych lig halowych, szczególnie to Indoor Football League, ale także innych, których jest w Stanach Zjednoczonych dosyć sporo. No lata świetności, oczywiście to te 90. lata, o ile Football League, wtedy na mecze przychodziło czasem po 20-25 tysięcy widzów, to jest największy hale w Stanach. No, ta świetność pewnie już za AFL, no ale też trzeba pamiętać, że wtedy to była w pewien sposób związana, czy to kapitałowo, z właścicielami klubów NFL, Arena Football League, później troszeczkę inną drogą poszła. Eksodus klubów, ale myślę, że może wcale to nie być koniec, bo szczególnie, że komisarz tej ligi, zresztą od 2 lat prowadzący AFL, stwierdził, że będą szukać, że liga będzie szukać przede wszystkim drużyn, także poza granicami Stanów Zjednoczonych, w Meksyku chociażby. No ale trudno powiedzieć, rzeczywiście ciężka sytuacja, no ale jak ligę pamiętam,
No myślę, że to świetna atrakcja poza sezonem NFL, bo ona tak pozycjonowała się liga właśnie halowa, że kończyła swoje zmagania w lipcu, kiedy zaczynały się tak naprawdę te takie najintensywniejsze przygotowania przedsezonowe do National Football League. No miała swoją niszę, były miejsca oczywiście, w których była dużo bardziej popularna, były miejsca, w których mniej popularna, z Polkiem chociażby, prawda, daleki północny zachód Stanów Zjednoczonych, bo tam religijnie prawie traktowana. Podobnie w San Jose, w Arizona Rattlers też mieli całkiem niezłą widownię, Philadelphia Soldiers, na której są właścicielem strony Jaworski, więc myślę, że to wcale nie musi być koniec, ale na pewno trudny czas dla Football League. Jak wspominasz tą ligę, bo już teraz nie pokazuje jej Eurosport, ale no miałeś okazję poznać ją dosyć szeroko przez te 4 lata. To trochę wcześniej się nią interesowałem, bardziej była dla mnie ciekawostką. Też można powiedzieć, że liga to była inspiracją dla meczu halowego, który zorganizowaliśmy w 2013 roku, czyli takiej nieodległej przeszłości meczu halowego pierwszego międzynarodowego, więc można powiedzieć, że Polska cały czas jest halowym wicemistrzem świata. Oczywiście mówię to zupełnie żartem bez Szwecji, natomiast pamiętam ją jako naprawdę bardzo ciekawą odmianę futbolu. Znowu, nie waham się z używaniem czasu przeszłego. Natomiast jest to na pewno bardzo fajna odmiana, taka wersja szybka, jeszcze chyba szybsza i bardziej widowiskowa futbolu, mniej taktyczna oczywiście z racji mniejszej ilości zawodników i też pewnych obostrzeń przepisowych, tak by no, atak mógł skutecznie konstruować swoją serię. Natomiast to na pewno taka highlight league, można powiedzieć, wymaga to potężnych umiejętności, te czasem chwyty na bandzie, za bandą, myślę, że pozostało na długo w pamięci kibiców. No i myślę, że ta odmiana futbolu, która jest bardzo łatwa do zrozumienia dla kibiców, którzy pierwszy raz z tym coś mają z futbolem amerykańskim. Tak się pamiętam i myślę, że to wcale absolutnie nie końcowy na futbolik. Ja pamiętam nawet, że kiedyś jak miałem okazję być na szkoleniu, który organizowaliście dla komentatorów futbolu amerykańskiego, był z nami komentator Kanału Plus Wojciech Michałowicz i on pamiętam, że też wtedy wspominał, że przy okazji spotkań NBA był na kilku meczach też Areny Football League i zrobiło to na nim wielkie wrażenie. No teraz jakby to przeszło do historii, to byłoby to mimo wszystko chyba trudne dla wielu kibiców futbolu amerykańskiego w Stanach, mimo że to jest taka, jak mówimy, liga bardzo lokalna, w niektórych miejscowościach bardzo popularna, a w niektórych wielkich miastach po prostu dobyły pustki i też wydawało mi się, że w pewnym okresie czasu, że ta liga trochę nabrała swojej marki i rozpędu przez to, że podpisała kontrakt z ESPN-em. Później jakoś to chyba zanikło i nie wiem, może to też, że po prostu był przesyt tego futbolu i ludzie też potrzebowali odpoczynku. Ale mam takie wrażenie, że ta liga była bardzo blisko zrobienia wielkiej popularności. Coś jednak stanęło na przeszkodzie, że się nie udało. Znaczy myślę, że kontrakt to nie tylko był z ESPN, ale także z Foxem, CBS, Sports, bo były dzielone jakby te prawa do pokazywania meczów. Oczywiście znam też troszeczkę kuchnię, bo miałem przyjemność poznać osobiście Joe'ego Kulca, czyli tego wieloletniego komisarza Arena Football League, który także chce i chciał być zaangażowany w futbol amerykański w Europie, może na poziomie zawodowym, ale to pewnie daleko odległa przyszłość. No ale też jakby sporo pytań go zadałem i rzeczywistość jest taka, że Arena Football League nie zarabiała na transmisjach, co więcej pokrywała koszty produkcji meczów. Oczywiście dawało to szansę na ekspozycję sponsorów, natomiast no, nie przebija się na pewno tej ekstra klasy, jeżeli chodzi o sport, sportów, które dostają duże pieniądze od operatorów za pokazywanie meczów. Ale a też Arena Football League miała swój pomysł. Te takie tematyczne spotkania właściwie. Każdy klub organizował bardzo preferencyjne ceny nie tylko na bilety, ale także na pakiety parkingowe. No, właściwie na wszelkie sposoby Arena Football League wychodziła do kibiców. No i miała swoich fanów i ma nadal swoich fanów takich zagorzałych, którzy tak dosyć, powiedziałbym, brutalnie traktują i komentują obecnie to, że jest ekspansja, można powiedzieć, chińska Arena Football League, bo tam ruszyły rozgrywki raptem kilka tygodni temu. Właśnie takim ambasadorem tych rozgrywki jest chyba Ron Jaworski, nie? On był kiedyś w Polsce, propagował Arena Football League w Stanach, a teraz widziałem go właśnie w Chinach, gdzie promował to chińską odmianę. Ciekawe, jak tam się przyjmie. No, oczywiście potężny rynek. Już wielu próbowało w Chinach w jakiś sposób futbol zaszczepić. No, trzymamy kciuki oczywiście, bardzo fajny pomysł, że to naprawdę dużo lokalnych zawodników gra. Oczywiście to cały czas, no nie jest to bardzo wysoki poziom grania. Też jeszcze oglądając zdjęcia z Arena Football League Team, no, można powiedzieć, że też organizacyjnie może to nie do końca wygląda to perfekcyjnie. Natomiast
Teraz znalazł się jakiś broadcaster stała, który pokazuje mecze. Oczywiście troszeczkę bardziej jako ciekawostki, to jest nie jedna z wiodących stacji do tych stacji w Stanach jest co niemiara. Natomiast myślę, że to wcale jakby jeszcze nie zamyka drogi do dalszego rozwoju futbolu wykonania Hall of Fame. Może potrzebny jest jakiś restart Arena Football League. No, kilku na pewno właścicieli takich wiodących pozostało w lidze. Mają ochotę rozwijać kluby, no powstaje klub w Waszyngtonie chociażby, no i te wspomniane, już anonsowane przez Arena Football League kluby w Kanadzie, ale to jeszcze pewnie odleglejsza przyszłość, no teraz trzeba przebudować no, rozgrywki. Na pewno to, że do playoffów awansowały wszystkie drużyny w zeszłym roku, no, nie było wielką atrakcją. Okej, dzięki Andrzej za te kilka słów, dużo zdrówka, życzę i do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia, pozdrowienia serdeczne. Gościu. A więc Łukasz, usłyszeliśmy, że między innymi ta liga wcale aż takich kolorowych barw nie miała, bo nawet sama transmisja to był koszt dla ligi, więc coś, co powinny drużyny zarabiać, musiały za to płacić. To dosyć zaskakująca, przynajmniej dla mnie, informacja. No jest to spora ciekawostka rzeczywiście, bo zazwyczaj mówi się o tym, że te pieniądze za prawa do transmisji telewizyjnych tak naprawdę utrzymują wszystkie ligi i stanowią no, największą część zarobku. Tutaj było trochę inaczej. Firma, w której pracuję w Stanach Zjednoczonych przez pewien czas rozważała nawet umieszczenie swojej reklamy na bandzie, która okala plac gry. Mówię o drużynie Chicago Rush, która nie istnieje już w 2013 roku. No i nie były to jakieś kolosalne pieniądze. Polonijna firma, no, jeżeli była w stanie rozważyć umieszczenie takiej reklamy, no, to nie oznacza, że są to duże pieniądze. Zresztą ale z tego, co kojarzę, a propos takiej reklamy, mówisz, może to nie są duże pieniądze, ale przecież w lidze NBA, z tego, co kojarzę, w hali Madison Square Garden swoją reklamę miała marka Sobieski, jeżeli chodzi o alkohole, więc to chyba też nie jest tak, że te hale nie są otwarte na współpracę, nie? Są, oczywiście, jeżeli masz pieniądze do wydania, nie ma najmniejszego problemu. Firma cinkciarz.pl w tej chwili jest jednym z strategicznych sponsorów Chicago Bulls, ale w NBA, w NHL mówimy już o kolosalnych pieniądzach. Mówimy o dużych budżetach reklamowych, natomiast Arena Football League to sport niszowy. Wrócę do Chicago Rush, tak jak Jędrzej mówił, w niektórych miejscach można było mówić o 20-tysięcznej widowni, ale tak naprawdę ta widownia oscylowała w granicach 10, 12, 15 tysięcy osób. I o ile w Chicago było trudno zapełnić halę, to rzeczywiście w miastach mniejszych, w miastach, które nie mają drużyn w tych najważniejszych, głównych ligach, było odrobinę łatwiej o zgromadzenie dużej publiczności. Jeżeli przyjeżdżała ekipa z Chicago, czy z Filadelfii, czy z Nowego Jorku do miasta wielkości Spokane w stanie Washington, to rzeczywiście było to duże wydarzenie. Czy do Iowa City, Iowa. To oprócz drużyn college football, to były naprawdę najważniejsze ekipy w danym mieście. I być może w tą stronę powinno ewoluować EFL, chociaż w tej chwili, kiedy czyta się o planach Arena Football League na przyszłość, to mówi się przede wszystkim o stabilnych właścicielach, o ludziach, którzy mają pieniądze. I w tej chwili, jeżeli popatrzymy na cztery drużyny, które zostały w AFL, to mamy tam drużynę z Filadelfii, Philadelphia Union, której właścicielem jest Ron Jaworski i 13 innych osób, m.in. Marquise Colston, którego doskonale znamy z gry w New Orleans Saints, więc tam byli zawodnicy NFL, ludzie, którzy kręcą się dookoła futbolu. Pozostali właściciele to właściciele drużyn NBA, drużyn NHL, ludzie, którzy są właścicielami hal sportowych, więc nie muszą w zasadzie płacić dodatkowych rachunków za wynajmowanie obiektów, na których te mecze mają się odbywać. A dodatkowo jeszcze dorzuciłbym jeden kamyczek. Fakt, że mają pieniądze, to jest jedna sprawa, ale drugą sprawą jest też zaufanie, które zdążyli swoją osobą zdobyć, więc telewizje pewnie mają do nich większe zaufanie niż do nawet dosyć dobrze finansowo usytuowanych innych przedsiębiorców nie mających przyszłości w sporcie, a oni sprawdzili się. Myślę, że też będzie łatwo o takich partnerów biznesowych, więc może to jest jakaś metoda. Jędrzej też mówił o Meksyku. Słyszeliśmy o tym, że na Monday Night Football, gdzie Oakland Raiders będzie grał z Houston Texans, bilety wyprzedały się ekspresowo. Tam futbol amerykański ludzie chyba ponownie zaczynają kochać, nie? Bo tam liga była już kiedyś, znowu liga wraca
ale ta popularność tym sportem jest, więc to też chyba jest dobra droga, jeżeli liga chce takie znaleźć klub, który byłby z innego kraju, ale jednocześnie byłby taką wizytówką ligi. No, chodzi przede wszystkim o zaplecze finansowe. Tutaj bardzo często te drużyny dobierają sobie takich właścicieli maskotki. W Chicago taką maskotką przez pewien czas był Mike Ditka. Jędrzej wspominał o tym, że te drużyny futbolu halowego jak najbardziej wychodziły naprzeciw tym kibicom. I w Chicago właśnie były spotkania z Mike'iem Ditką. Było na przykład mini przedszkole, można było przyjść do hali, do Allstate Arena przed meczem z dziećmi oczywiście, całymi rodzinami i tam były jakieś zajęcia organizowane dla dzieci. Można było porysować coś kredkami, można było spotkać się z maskotką, która krążyła dookoła stadionu, czy liderki były na wyciągnięcie ręki dosłownie. Można było się z nimi sfotografować, no w zasadzie każdym. Chyba nawet jeżeli piłka wypadała za boisko, to też już chyba własnością kibica zostawała, nie? Dobrze? Dokładnie tak. Piłka zostawała na trybunach. Bo to naprawdę fajna liga i fajnie się to oglądało. No, drużyny zdobywały po 50-70 punktów na mecz. A jeszcze pamiętam, że... To jest modyfikowane. Tak, tak. Pamiętam jeszcze, że ty kiedyś byłeś chyba też na samym Arena Bowl, tak? Czy coś pomieszałem? Nie, miałem... Kiedy Chicago Rush wygrali Arena Bowl w 2006 roku, miałem okazję być na takim przyjęciu, który Rush organizowali dla przedstawicieli mediów i ogólnie społeczności. I później sam puchar, jak się puchar Stanleya, krążył sobie tutaj w NHL. Każdy zawodnik, który wygrywa puchar Stanleya, dostaje go na jeden dzień, może sobie zrobić dokładnie co chce. Tutaj Chicago Rush zrobiło takie tournée po Chicago w zasadzie. Szkoły, jakieś instytucje, między innymi kilka polonijnych instytucji, miało możliwość zorganizowania takiej imprezy, na którym to trofeum, o które walczyły drużyny Arena Football League, się pojawiało. No więc też taka ciekawa sprawa. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość tej ligi. Jest kilka kierunków rozwoju, ale wcale nie wykluczamy też tego, że liga po prostu upadnie i te podmioty, które są w lidze, w pewnym momencie zrezygnują, bo tak jak już wcześniej wspominaliśmy, liga miała swoje problemy, nawet miała rok urlopu od gry w futbol. Tak, w 2009 roku Arena Football League przestała istnieć tak naprawdę, a w 2010 roku reaktywowano ją pod nową nazwą Arena Football One. No i później były kolejne przekształcenia, walka o odzyskanie praw do nazwy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To samo zresztą działo się w Chicago Rush. Ta drużyna tutaj chicagowska jest takim idealnym przykładem na to, co się stało z tą ligą. Kiedy jedni właściciele uciekali, kiedy drużyna zmieniała właściciela kilka razy w ciągu kilku miesięcy. Mówiło się o tym, że środowiska mafijne powiązane z hazardem kładą na tym łapę. Ludzie płacili zawodnikom czekami bez pokrycia. Właściciele Allstate Arena, czyli tej hali sportowej, w której Rush miało odbywać miejsca, nie dostawali pieniędzy za organizację meczy. Kiedy notorycznie brakowało ludzi do obsługi tych spotkań na trybunach. No wszystko to się działo, wszystko to powodowało, że zaufanie kibiców zostawało podważone z tygodnia na tydzień, z sezonu na sezon i w wielu miejscach, no mimo sporego zapotrzebowania, no te drużyny niestety upadały. Okej, zobaczymy, jakie będą kolejne dni Arena Football League. Przechodząc już do samej ligi NFL, mamy pytanie od Kamila Rotera, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Packers robi się mały szpital na pozycji running back. Do kontuzji, której nabawił się Shields, teraz kolejna kontuzja, czyli Eddie Lacy, wypada nam na przynajmniej jedno spotkanie z Chicago Bears. W jego miejsce drużyna serowych pozyskała Knee Davisa z Kansas City Chiefs. Łukasz, co sądzisz o tej zmianie? To dobra opcja dla Packers i jakim będzie zawodnikiem Knee Davis w samej ekipie? To będzie twoim zdaniem pierwszy running back czy drugi? Tak jak to już rozmawialiśmy w którymś z Pick Six off-season, w którym Randall Cobb był przygotowywany do tej pozycji. No, no właśnie, tam w Green Bay mamy już taką małą panikę, mamy poziom, chyba spory poziom nawet desperacji, jak chodzi o obsadzenie pozycji running backa, Eddie Lacy kontuzjowany. Ja słyszałem nawet, że przez kilka tygodni ma pauzować, że wcale jego powrót na boisko, szybki powrót na boisko nie jest pewny. Starksa najprawdopodobniej w tym sezonie już nie... Starksa, tak, ja powiedziałem Shieldsa, oczywiście Starksa. Tak, więc
Starksa nie ma, więc kim tu biegać? Green Bay musiało kogoś znaleźć, natomiast Nile Davis no, został pogrzebany w tym depth chart Kansas City Chiefs. No tam do gry wraca, jak wiemy, Jamal Charles i on wcześniej raczej niż później obejmie tą pozycję numer jeden. Dwójką jest Spencer Ware, trójką będzie Charkendrick West, no i Nile Davis, który miał swoje przebłyski przecież w NFL. Dokładnie, chciałem też, chciałem też o tym wspomnieć, bo on był wybrany w roku, w którym, w 2013, w którym Kansas City Chiefs no, miało dobry okres, bo Erika Fischera wybrali, wydawało, z pierwszym pikiem w pierwszej rundzie. Wydawało się wtedy, że ten wybór może być ich przesadzony. Erik rozczarowywał, ale teraz spisuje się w miarę dobrze, podpisał nowy kontrakt długoterminowy z Chiefs i wydaje się, że chyba dobrze spożytkowany pierwszy wybór. W trzeciej rundzie Travis Kelce został wybrany z pikiem 63 i też w trzeciej rundzie właśnie Davis, running back Arkansas. Co ciekawe, otworzyłem sobie, bo tak mniej więcej kojarzyłem, jak grał w NCAA, ale chciałem sobie jeszcze tylko przypomnieć. Bardzo przypomina mi Davida Johnsona, running backa Arizona Cardinals. Taki ciekawy zawodnik, który bardzo dobrze gra balansem, schodzi nisko. Wydaje mi się, że on w takiej właśnie drużynie jak Packers może się sprawdzić. Tym bardziej, że to przynajmniej moim zdaniem, nie wiem jak on teraz wygląda i w porównaniu do tego, co widziałem wcześniej, to jest taka odchudzona wersja Eddie Lacy'ego. No, nazwisko jest w porządku i na pewno pokazał, że stać go na dobre występy podczas okresu swojej gry w Kansas City. Chiefs nie podrał w tym sezonie na pewno. Stanowi natomiast jakąś sporą wartość i myślę, że z tej wymiany zadowoleni są wszyscy. Packers mają running backa, no, który nie jest zbyt wielką niewiadomą. Myślę, że wiadomo, czego się spodziewać po nim. Trener McCarthy wie na to, będzie stać Nilesa Davisa, a Chiefs dostali za to prawo wyboru w przyszłorocznym drafcie. Nie wiadomo jeszcze, która to będzie runda. Myślę, że szósta lub siódma, w zależności od tego, ile Davis spędzi czasu na boisku. Wydaje mi się, że wszyscy zyskują, a Packers mają troszeczkę no, odetchnąć z ulgą, bo Randall Cobb na pozycji running backa, no to już trochę przesada, prawda? No chociaż, no zobaczymy, bo w sumie takiej szansy prawdziwej na pozycji running backa jeszcze nie dostał. Były to no tyle... i on by nie dostał, bo zakończyłoby się to prędzej raczej niż później jego kontuzją i Packer zamiast zyskać running backa stracili wide receivera. No ale mamy Montgomery'ego, mamy teraz już zdrowego Nelsona, no zobaczymy jak to będzie wyglądać. Moim zdaniem ten korpus receiverów Packers aż tak dramatycznie nie wygląda, w przeciwieństwie właśnie do biegaczy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać już niedługo, bo ty też pewnie będziesz z ciekawością to spotkanie oglądał, bo właśnie Packers będą grali swoimi Chicago Bears, ale o tym porozmawiamy później już przy samej zapowiedzi. Kolejny temat. Zacznijmy od Patriots. Mają dobry okres teraz po powrocie Toma Brady'ego. W ogóle nie widać jakiegoś tam regresu czy formy po tej porażce, która mi się przytrafiła. Dosyć bolesna, do zera, jeszcze bez Toma Brady'ego z Bills. Teraz grają, mówię, jak natchnieni, ale Bill Belichick zaczął narzekać. W sumie to, że narzeka, to nie jest nic dziwnego, bo znamy tego szkoleniowca już nie pierwszy rok, zawsze coś tam mu się nie podobało. Tym razem, co ciekawe, nie narzeka na ligę. Zawsze było to jednak związane z ligą. Tym razem narzeka na firmę Microsoft, która wygrała za porządne pieniądze kontrakt na dostarczenie tabletów do ligi, a te tablety podobno wcale najlepiej się nie spisują. Właśnie, Bill Belichick zazwyczaj odburkuje na konferencjach prasowych, udziela krótkich, wymijających odpowiedzi, natomiast w tym tygodniu, dwa dni temu, we wtorek, zapytany o swoją przygodę właśnie z tabletami i o wykorzystanie technologii przez NFL, zaczął pięciominutowy wykład, który no, zrównał z ziemią dosłownie całą technologię, która w tej chwili jest wykorzystywana przez Ligę NFL, na czele właśnie z tabletami Microsoft Surface, tak jak powiedziałeś. Microsoft zapłacił lidze NFL 400 milionów dolarów za to, żeby tablety tej firmy były wykorzystywane przez drużynę NFL. W tej chwili wszystkie drużyny mogą korzystać ze zdjęć. Zamiast, pamiętasz chyba dawniej, te zdjęcia z poprzedniej akcji były szybko drukowane. Tak, pamiętam jak to... dokładnie, nawet jak to było przewracane segregatorem z kartki na kartkę, to było widać klatkowaną akcję, że można było ją teoretycznie sobie odtworzyć, widząc same rysunki, nie? No ale... Dokładnie tak. I na sidelines te drukarki gdzieś tam były.
niezależnie od temperatury, pogody, musiały to drukować, no ale no wiadomo, mamy XXI wiek, jak mi nie było, więc no, trzeba to zrobić na tablecie, prawda? Microsoft dostarczył technologii, Microsoft dostarczył tabletów i w tej chwili drużyny mogą przeglądać, co ciekawe, tylko zdjęcia na tych tabletach. Podczas pre-season, podczas dwóch meczów pre-season były robione eksperymenty z materiałami wideo, że można było oglądać filmiki z akcji na tych tabletach, ale no, jest to na razie tylko w fazie eksperymentalnej. Co ciekawe, jeżeli tablety którejkolwiek z drużyn przestaną działać, natychmiast tablety są zabierane ich przeciwnikom, tak żeby utrzymać tą równowagę. I Belichick, poszukajcie sobie w internecie, bo na YouTube można znaleźć film, jak Belichick sfrustrowany bierze tablet i wali nim o taką twardą jakąś szatę, która jest za linią boczną boiska. No i widać po jego minie, że ma już dość z tabletami. I tak to potwierdził. Wydaje mi się, że od tego momentu New England Patriots będą korzystali właśnie z drukarek i segregatorów. Ciekawe, jak się wpłynie na ich właśnie poziom równowagi, bo wydaje mi się, że inne drużyny będą ciągle korzystać z tabletów. Dla ułatwienia nawet wstawię to w opisie naszego podcastu, więc myślę, że fajnie będzie się też z tym zapoznać, bo rzeczywiście Bill Belichick to jest bardzo ekspresyjny trener, ale i bardzo taki trener, którego słowa mimo wszystko trafiają. Mimo że ktoś może powiedzieć, a to Bill zawsze ma swoje humory, to mimo wszystko myślę, że przedstawiciele Microsoftu usłyszeli te opinie i na pewno to dobrze na imię ich firmy nie wpłynęło. Od razu Microsoft wypuścił, statement wypuścił, taki list otwarty, w której owszem, przyznaję, że słyszy o niezadowoleniu Belichicka, no i zapewniają, że zrobią wszystko, co w ich mocy, klasyczne, wiesz, PR-owskie, bla, 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 ale rzeczywiście Microsoft to usłyszał i Microsoft na pewno zareaguje. Ostatni temat dzisiejszego wstępu to Las Vegas Raiders. Nagrywamy około północy. Za kilka godzin ma się odbyć spotkanie, prawdopodobnie spotkanie właścicieli. Mają być poruszane różne tematy i Twitter grzeje się od tego, że ma być klepnięta oficjalnie bądź nieoficjalnie informacja o tym, że Las Vegas będzie miało drużynę NFL i będzie to drużyna Raiders. Łukasz, rozmawialiśmy trochę o tym wcześniej, rozmawialiśmy też w Pick Six. Wydawało się nam, że to tak szybko nie pójdzie w stronę przenosin, prędzej do Los Angeles, ale teraz padły już konkretne sumy. Gubernator Nevady powiedział, że zbuduje stadion Raiders. No i chyba taka przyszłość czeka kibiców w Oakland. Swojego klubu już nie będą mieli w lidze NFL. No chyba tak, na to wygląda. Ja na początku traktowałem tą wizję Las Vegas Raiders jako takie małe sportowe science fiction, ale wygląda na to, że Las Vegas wchodzi poważnie na tą sportową mapę Stanów Zjednoczonych. Oni, co ciekawe, kiedyś mieli drużynę Las Vegas Gladiators w Arena Football League. To była pierwsza drużyna profesjonalna właśnie w Las Vegas. W tej chwili będziemy mieli od przyszłego sezonu ekipę Las Vegas, prawdopodobnie Night, czyli jakieś nocni, czarni rycerze, chociaż nazwa jeszcze nie przesądzona, w NHL. Wygląda na to, że Oakland Raiders będą następni. Trudno się dziwić Markowi Davisowi, skoro ktoś daje mu 750 milionów dolarów na wybudowanie stadionu. Davis będzie musiał oczywiście trochę tych pieniędzy dorzucić. Będzie musiał zapłacić też $500 milionów relocation fee dla ligi NFL, ale no, takich ofert się nie odrzuca, tym bardziej, że w Las Vegas jego ekipa zarobi na pewno więcej niż kiedykolwiek mogłaby zarobić w Oakland. Tym bardziej, że w Oakland no, nie ma wizji na budowę nowego obiektu sportowego. Dokładnie, jeszcze wiesz co, dorzucę ci jeszcze jedną wypowiedź Davisa, którą gdzieś mi mignęła w internecie. Może nie bezpośrednio w tych słowach, jakie teraz przytoczę, ale to miał z pewnością na myśli, że Las Vegas stara się o Raiders, że Las Vegas robi wszystko, by mieć klub w lidze NFL, a miasto Oakland stwarzało różne problemy, nie? Nie mogli wynegocjować najpierw wspólnego terenu, później jak już udało się ten teren wynegocjować, to później były różne inne trudności, miasto też nie chciało zbyt dokładać do samego interesu, a Las Vegas no, pokazało zainteresowanie, jakie chyba Mark Davis nawet sobie nie wyobrażał, nie? Bo było w grze jeszcze też San Antonio, mówiliśmy o tym, że Los Angeles też jest ciągle w grze, jak San Diego zrezygnuje, to jest opcja, by dołączyć do Rams.
No, ale Las Vegas zrobiło coś, co chyba, mówię, zaskoczyło samych właścicieli Raiders. No i teraz w tych warunkach, które widzimy, które nam pokazują kolejne informacje, Davis jest raczej już przekonany, że na 99%, a może nawet już na 100%, Vegas to będzie ich nowe miejsce. Tak, Davis zdecydowanie tak. Trudniej będzie przekonać ligę NFL, bo no, przypomnijmy, że każde przeniesienie drużyny z punktu A do punktu B musi zostać zatwierdzone przez większość 3/4 właścicieli klubów NFL, czyli 24 z 32 właścicieli musi się na to zgodzić. Wiesz Ale mamy co, tak, precedens. dokładnie, właśnie tylko jeszcze jedno, bo też czytałem, sorry, że ci przerwałem, ale tak doczytałem, że ostatnio ktoś się właśnie wypowiadał o tym, że ten stadion w Oakland jest beznadziejny, tam nikt nie chce grać. Skończyli z beznadziejnym stadionem Rams w St. Louis, czas też skończyć z beznadziejnością, jeżeli chodzi o stadion Oakland, że też jest bardzo niebezpieczny. No i to może być korzyść dla Davisa w tym, żeby przekonać właścicieli. Nie, no oczywiście, że tak. To jest jeden z najstarszych obiektów. Obiekt, na którym grają ciągle Oakland Athletics i szczególnie te mecze na początku sezonu zasadniczego NFL, no wyglądają fatalnie, bo ciągle widać tam zarys tego baseballowego diamentu, prawda? Tej części, na której jest ziemia, którą potrzebują zawodnicy grający w baseball. I oczywiście stwarza to no, całą masę problemów i przede wszystkim stanowi zagrożenie zawodników, ale największym problemem ten stary stadion, tego starego stadionu jest brak loży, które można sprzedać tym najbardziej intratnym kibicom. Jeżeli ktoś płaci po kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy dolarów za mecz, za całą lożę, no jest to chyba najlepszy możliwy zysk dla każdego właściciela NFL. I kiedy zwrócisz uwagę na nowe obiekty, które w tej chwili powstają, to tych ekskluzywnych lóż jest coraz więcej. Na tym nowym stadionie w Minnesocie mamy je nawet na poziomie murawy, tuż za endzone. Są loże, które można wykupić za naprawdę kolosalne pieniądze, już nie tylko gdzieś wysoko pod koroną stadionu. Im więcej tych najdroższych miejsc, tym większe będą Twoje zyski. I na to liczy Mark Davis. Ale tak jak mówiłem na początku, ten ruch trzeba będzie zatwierdzić. Wielu właścicieli NFL to są osoby bardzo konserwatywne, które no, nie lubią Las Vegas z założenia i widzą w Las Vegas przede wszystkim no, hazard i 2 miliony najróżniejszych zagrożeń dla stabilności ligi. Ale Mark Davis, wydaje mi się, jest tym właścicielem, który nie będzie na to zbytnio zwracał uwagi, tak jak nie zwracał na to uwagi jego ojciec. Przecież również relokacja Raiders z Los Angeles do Oakland odbyła się na czarno w cudzysłowie. Również właściciele drużyn nie zgodzili się na te przenosiny. Al Davis spakował swoją drużynę, spakował klub, przewiózł się do Oakland, pozwał NFL do sądu i w sądzie dopiero wygrał jak gdyby przyzwolenie na to, żeby grać, rozgrywać mecze w Oakland. Wydaje mi się, że Mark nie będzie się patyczkował z NFL i jeżeli będzie czuł w tym pieniądz, to doprowadzi do przeprowadzki Raiders do Las Vegas. Też jestem tego zdania i mi się wydaje, że liga też po tym, co ostatnio zrobiła dla Rams, chyba będzie bardziej otwarta na takie przenosiny, mimo tego, że mówisz, że to tak jak się mówi, że to Las Vegas to no, kasyna i wiadomo, jakie życie tam się towarzyskie prowadzi, nie? Że to nie jest miejsce dla sportu. No ale mi się wydaje, że właśnie też liga NHL przetarła szlaki. Jestem bardzo sceptyczny temu pomysłowi. O wiele lepiej przyjąłbym no, informację o tym, że Raiders przynoszą się do Los Angeles, no ale co zrobić? Okej, czas na zapowiedzi przyszłej kolejki. W czwartek zaczynamy spotkaniem Chicago Bears Green Bay Packers. Zapowiada się, Łukasz, że będziecie mieli całkiem sporo argumentów, by przedłużyć serię zwycięstw na Lambeau Field do dwóch. Gracie No właśnie. całkiem niezły futbol. Brian Hoyer zaskakuje mnie strasznie. Przymierzano też Hoyera na dłuższy okres do Raiders. Mówię, Boże, ten zawodnik już powinien skończyć karierę. Okazuje się, że gra całkiem nieźle. Gra nieźle statystycznie, bo wykręca masę yardów, nie popełnia pomyłek, nie ryzykuje, ale ten brak ryzyka to no, trochę obciąża również Briana Hoyera, bo tutaj wszyscy wracają. Kiedy słyszałem komentarze po ostatnim meczu Chicago Bears, no to mamy taką sytuację. Masz
trzeci down i 16 yardów do przejścia. Brian Hoyer rzuta do receivera, który jest na 10 yardach od line of scrimmage. Ja to znam doskonale, bo... Hoyer zdobywa 10 yardów. Co z tego, jeżeli drużyna musi zejść, jeżeli seria w tej chwili się kończy? No, ja to znam doskonale, bo to samo mam w Raiders. Tam właśnie gra Derek Carr, który też, gdy ma taką sytuację dosyć niebezpieczne, to rzuca jakieś krótkie podanie, które nie daje pierwszej próby i też mnie to drażni, no ale może taka teraz jest liga. Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie rozgrywającego, który nie podejmuje ryzyka, który jest takim game matcher. Z jednej strony to dobrze, jeżeli masz silną formację defensywną, jeżeli masz mocną grę po ziemi, no to potrzebujesz rozgrywającego, który nie będzie robił głupot na boisku i który utrzyma rytm ofensywy i który przede wszystkim nie zaprzepaści tej swojej przewagi w defense i na ziemi. Chicago Bears na tym etapie, żeby wygrywać mecze z takim game managerem jak Brian Hoyer, wydaje mi się, że nie. Z drugiej strony Jay Cutler wcale nie jest lepszy i lepiej chyba już grać z Hoyerem, który zarobi te swoje 300 yardów, ale nie zalicza ani jednego interception, niż z Jayem Cutlerem, który być może zrobi 300 yardów. Owszem, będzie miał dwa przyłożenia, ale również dwa interception, więc to na dwoje babka wróżyła, ale Bearsi mają w tej chwili całkiem niezłą formację defensywną, sklasyfikowaną bodajże na 11 miejscu w NFL. Dokładnie. Pozwalają przeciwnikom na zdobycie nie tak wielkiej ilości yardów. Przede wszystkim ciężko się rzuca przeciwko defensywie Chicago Bears. Co ciekawe, defensywa przeciwko ofensywie Packers, która jest na 25. miejscu w lidze, no i tak jak wspominaliśmy też wcześniej, będzie osłabiona brakiem Eddie Lacy'ego. No właśnie, a Aaron Rodgers niczym nie przypomina Aarona Rodgersa sprzed lat. To jest jakiś koszmar w tej chwili. Sam Aaron Rodgers w wywiadach dla mediów z Wisconsin przyznaje, że coś jest nie tak. Nie do końca wie co, ale mówi, że jest troszeczkę off, że to jest troszeczkę wybity z tego swojego rytmu. Jeżeli Bears to wykorzystają, a na pewno będą arcy zmotywowani przed tym meczem, rywalizacja między Bears a Packers to najstarsza rywalizacja w lidze. Owszem, nie tak emocjonująca jak jeszcze, nie wiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, ale ciągle jedna z najlepszych w lidze i tutaj w Chicago wszyscy, absolutnie wszyscy czekają na ten mecz. To samo jest w Green Bay i Bearsi będą na pewno bardzo mocno zmotywowani i szczerze mówiąc stawiam na zwycięstwo Chicago Bears. No i tak jak mówisz, ja też mam takie, mówię, kilka swoich spotkań rywalizacji Oakland Raiders, że nawet jeżeli sezon jest nieudany, ale uda się właśnie wygrać na przykład... Wygrać w Denver, to jest już to sezon w pewnym sensie zapisany, może nie na plus, ale z taką tarczą, że jednak nie było tak źle, nie? Tak jak rok temu też mieliście słaby sezon, ale wygraliście na Lambeau Field, nie? To miało swoją wartość. To był jedyny mecz w dywizji, który Chicago Bears wygrali i u siebie, i na wyjeździe. Przegrali niedźwiedzie. 5 spotkań, wygrali jedno na Lambeau Field. No i była taka mała wisienka na tym malutkim torcie, jakim był zeszłoroczny sezon. Tak samo jest w rywalizacji Pittsburgh Steelers z Baltimore Ravens. No można wskazać kilka tych rywalizacji. Pojedynki między Chicago a Green Bay należą do swojej elity, tych takich rivalries. Okej, zaczynamy omawiać już niedzielne spotkania. Zaczynamy od 15:30 w Wielkiej Brytanii na Twickenham Stadium, Narodowym Stadionie Rugby. Zmierzy się ekipa Los Angeles Rams z New York Giants. Okazuje się, że to jednak jest spotkanie rywali tak bardzo nieodstających od siebie, jeżeli chodzi tylko o bilans, bo zarówno Giants, jak i Rams mają po 3 zwycięstwa i 3 porażki. Spodziewasz się jednak meczu wyrównanego, czy Giants po tej ostatniej swojej wyższe formy będą potrafili ją utrzymać i wygrają wysoko? Nie, myślę, że wygrają. Nie wiem, Giants, nie wiem, czy wygrają wysoko, bo te mecze w Wielkiej Brytanii zawsze rządzą się własnymi prawami i tak naprawdę nie wiadomo, czego się spodziewać, ale na papierze lepiej w tej chwili wyglądają New York Giants. Wiesz, co mnie ciekawi najbardziej, Karol? Odell Beckham Jr. I kolejny odcinek jego sagi z tą siatką do kopania. Pamiętasz, najpierw jej przywalił, później ją przytulił, na ostatnim meczu się jej oświadczył i teraz pytanie, co będzie za tydzień. Ja szczerze mówiąc myślę, że ją weźmie od tyłu, no nie ma innej opcji. No, moim zdaniem to wiesz, on już jest w podramkowej sytuacji, jakby to nie zabrzmiało i dalej już... Podsiadkowej. Dokładnie, już nie ma innej opcji, więc
Całkiem możliwe, że tak się stanie. Ej, panowie i panie słuchacze, co o tym myślicie? Co Odell Beckham zrobi z siatką po zdobyciu przyłożenia na Twiga? O. Zobaczymy. Zobaczymy, jakie będzie mieć propozycje. Ja myślę, że naprawdę weźmie ją od tyłu, gwarantuję. Ale wracając do futbolu... Właśnie chciałem tylko wrzucić a propos Eli Manninga. Znowu jest chimeryczny. Znowu jest chimeryczny, ale przychodzi mu na pomoc właśnie Odell Beckham Jr. I no, łapie znowu piłki w niesamowity sposób. Trudno się będzie grało na pewno drużynie, która nie jest do tego przyzwyczajona. Popatrz, co się dzieje z Jacksonville Jaguars. Oni po wyjeździe do Londynu zaczęli grać lepiej niż grali wcześniej, prawda? Mhm. Ale tak jest z roku na rok z Jacksonville Jaguars. Natomiast ani Rams, ani Giants do tych wyjazdów nie są przyzwyczajeni. Ja ciągle czekam na taką małą zapaść drużyny z Los Angeles. Myślę, że to się zaczyna już powoli dziać. Ta drużyna skończy z bilansem 8 zwycięstw, 8 porażek, albo 7 zwycięstw i 9 porażek. Na swój nie będzie stać na więcej. I wydaje mi się, że Giants, tak jak grają w tej chwili, będą w stanie pokonać ekipę trenera Fischera. No ja stawiam na... Może cię zaskoczę, ale na ekipę Rams. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale moim zdaniem no, duże problemy mimo wszystko ma Eli Manning, a defensywa Rams ze spotkania na spotkanie wydaje mi się, że gra coraz solidniej. Nie wiem, może to moje złudne myślenie, ale wydaje mi się, że oni będą całkiem groźni dla Eli Manninga. Zobaczymy, jak sobie poradzi, ale czuję tutaj, że Rams mogą sobie poradzić i sprawić naprawdę wielką niespodziankę, bo chyba mało kto spodziewa się, że Giants mogą mieć problemy, no ale tak jak pokazało też ostatni tydzień, tak samo Miami Dolphins byli skazywani na porażkę, a pokonali Steelers, pretendentów do zdobycia Super Bowl, ale o tym jeszcze za chwilkę. Kolejne spotkanie, już 19, Saints grają z Chiefs. Wydaje się, że tutaj, jeżeli gramy na wyjeździe, tak jak mówiłem, prosta logika, Drew Brees już nie rzuci 500 yardów i 7 przyłożeń, Chiefs powinni sobie poradzić. Dokładnie tak. Tym bardziej, że będą grali jeszcze na otwartym stadionie, przeciwko całkiem niecej formacji defensywnej, przeciwko atakowi, który będzie grał na pewno cierpliwie i tam nie będzie fajerwerków, nawet jeżeli święci odskoczą na początku do Kansas City, jak ten przysłowie wywalec, będą robili swoje, żeby ostatecznie ten mecz wygrać. Stawiam na ekipę z Kansas City. Bardzo ciekawe, co się będzie działo z Jamalem Charlesem. Już w 100% zdrowy, podobno ma dostawać coraz więcej piłek. Pierwsze przełożenie po przerwie przeciwko Raiders już zdobył i naprawdę wygląda bardzo dobrze. Tak, mają już za sobą, a z drugiej strony mamy Drew Breesa, który rzeczywiście u siebie gra fenomenalnie. Koncert za koncertem, natomiast na wyjeździe jest tak sobie. Więc no, stawiam na gospodarzy, stawiam na Kansas City Chiefs. Kolejne spotkanie Colts grają z Titans. Wydaje się też tutaj, że po tym, co w ostatnim spotkaniu Colts zagrali z Houston Texans, Titans ich dobiją już konkretnie. Stawiam tutaj na gospodarzy i wydaje mi się, że przede wszystkim biegiem będą groźni, ale okazuje się, że Marcus Mariota też całkiem nieźle znajduje swoich kolegów na pozycjach i tu może być wysokie zwycięstwo Titans, co wydaje się przed sezonem byłoby szokujące. Tak, ale trudno się grać przeciwko Tennessee Titans właśnie ze względu na DeMarco, który robi, no, nawiązuje do swoich najlepszych lat. Marcus Mariota to jest bardzo ciekawa zagrywka graczy fantasy football. Jeżeli ktoś potrzebuje quarterbacka, to Marcus Mariota coraz częściej zdobywa w fantasy naprawdę całą masę punktów. Kendall Wright wyzdrowiał i od razu było widać, że jest częściej wykorzystywany, zdobył całą masę yardów, zdobył przyłożenie w ostatnim meczu i Titans nagle zaczynają wyglądać jak normalna drużyna, jak chodzi o ofensywę. Natomiast Indianapolis Colts trwa głęboki kryzys tej drużyny, który było widać już w meczu z Chicago. Przegrali w fatalnych okolicznościach mecz z Houston Texans. A propos właśnie tego spotkania też zastanawiałem się, nawet wrzuciłem na Twitterze pytanie, jak myślicie, jak wielu kibiców Houston Texans dowiedziało się o wygranie swojej drużyny już z radia? Bo to już był taki moment, żeby już stadion zaczął pustoszeć, a tu nagle mamy powrót. Wiele osób położyło się spać w domach przed telewizorem, bo myśleli, że mecz już jest pozamiatany. Tymczasem boom, comeback drużyny z Houston. Będziemy o nich mówić na pewno odrobinę później, ale cała dywizja AFC South wygląda fatalnie. Jest to tegoroczna znowu dywizja, tegoroczna grupa, której chyba tak naprawdę nikt nie wtedy. Kolejne spotkanie to Minnesota Vikings, Philadelphia Eagles. Philadelphia, która
No, zaskakiwała nas swoją solidnością w tych pierwszych meczach. Mówiliśmy, że Carson Wentz no to naprawdę quarterback, który imponuje, zaskakuje. Nie spodziewaliśmy się tego, że będzie aż tak pewny w swoich zagrywkach. Teraz będzie miał no, chyba najtrudniejszego rywala, jakiego może sobie wymarzyć. Bo to będzie Minnesota Vikings, która na wszystkie błędy quarterbacka będzie reagować albo interception, albo sakiem. Trudne spotkanie dla gospodarzy i chyba Minnesota będzie w tym meczu faworytem, mimo że gra na wyjeździe. Tak, Minnesota wypoczęta po bye week. Chociaż popatrz, co bye week zrobił z Philadelphia Eagles. Wszystko działało u nich jak doskonale na oliwianej maszynie. Potem przyszedł bye week i zaczęły się problemy. Zamiast grać lepiej, Eagles po tygodniowej przerwie zaczynają grać gorzej. Teraz taką przerwę mieli Minnesota Vikings. Pauzowali, teoretycznie powinni być zdrowsi. Stefan Diggs między innymi powinien zaleczyć kontuzję pachwinę i powinien wrócić do gry. Więc Vikingowie powinni prezentować się lepiej. Ale te bye weeki to zawsze taki większy czy mniejszy znak zapytania. No ale w tym meczu, w tej konfrontacji, chyba najlepszej w tej chwili defensywy ligi, którą nieśmiało porównuje się do defensywy Chicago Bears z 1985 roku, z rookie quarterbackiem, z Carsonem Wentzem i z drużyną, która nie miała chyba przed tym sezonem zbyt wielkich aspiracji, no faworyt może być tylko jeden. Trzeba postawić na Vikingów. Kolejne spotkanie to typowy klasyk ligi Cleveland Browns Cincinnati Bengals. W tym roku wyjątkowo chyba marny klasyk i wydaje się, że no, Cincinnati Bengals grając u siebie będą mieli no, sporo argumentów, żeby dopisać w końcu zwycięstwo w całkiem dobrym stylu, bo defensywa Cleveland Browns no, gra jak gra. Mówiliśmy już tydzień, dwa i trzy tygodnie temu, że oni w żadnym spotkaniu się nie położą, ale liczą, dopisują jednak te porażki. Bengals będą faworytami i Bengals no, powinni chyba trzecie zwycięstwo w tym sezonie zaliczyć. No powinni. Na papierze wyglądają zdecydowanie mocniej, ale obawiam się tak, gram w survival football, prawda? Tą gierkę, w której co tydzień trzeba wybrać jedną drużynę, która na pewno wygra swój mecz. Teoretycznie moja opcja numer jeden Green Bay Packers. No nie mogę postawić na Green Bay Packers tak poobijanych w meczu przeciwko Chicago Bears, którzy będą no groźni na Lambeau. Opcja numer dwa Cincinnati Bengals. Ale również nie mogę postawić do całego sezonu, tam jedna porażka oznacza eliminację w tej gierce, w meczu przeciwko Cleveland Browns, bo Cleveland znowu będzie wyprawiał od cuda i znowu w końcówce meczu dojdą z Cincinnati i będą przegrywać pewnie dwoma punktami, tak jak było tydzień temu. Na papierze Cincinnati wygląda jako zdecydowany faworyt, ale trudno mi stawiać przeciwko Cleveland Browns, bo powtórzę to po raz kolejny, oni w końcu wygrają jakiś mecz. A przeciwko Cincinnati będą grali na największym poziomie motywacji. Cody Kessler gra naprawdę ostatnio dobrze. Zaskakująco dobrze. I produktywnie, prawda? Z kolei Cincinnati no to ekipa, która w tym sezonie jest chyba jednym z największych rozczarowań. Mówi się już w tej chwili, że kto wie, czy pracy nie straci trener Marvin Lewis, bo o ile oni nigdy nie osiągają sukcesów w playoffach, to przez sześć kolejnych sezonów Lewis prowadził drużynę do playoffów. Natomiast w tym roku, po fatalnym starcie, te playoffy wcale nie są gwarantowane. I kto wie, no, Lewis jest potrzebny na przyszły sezon, więc ewentualna gorzka finansowa pigułka do przełknięcia dla właścicieli Cincinnati byłaby stosunkowo niewielka. Trzeba byłoby Lewisa opłacić tylko przez jeden sezon. Więc lepiej, żeby Bengals się obudzili i zaczęli grać no, tak, jak do tego nas przyzwyczaili. Ale tak naprawdę, kiedy popatrzysz na ten zespół, to jeżeli wyłączysz z gry AJ Greena, no to nie ma komu zdobywać punkt. No teoretycznie jest jeszcze LaFell, nie? I gra biegowa, którą jakoś tam ciągną, ale... No ale popatrz, ta gra biegowa, ta kombinacja Bernard Hill według mnie nie działa. I przynajmniej no, jak chodzi o bieganie, nie łapanie piłki przez running backów, ale gra po ziemi tak naprawdę no, spisuje się bardzo słabo. LaFell ma swoje przebłyski, złapie przyłożenie tu czy tam, ale nie gra równo i nie jest takim oczywistym numerem dwa dla quarterbacka Cincinnati. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać z uwagą. Będzie trzeba sprawdzać te kolejne informacje z obozu Cincinnati Bengals, bo tak jak mówisz, tam już jest całkiem gorące krzesło i kolejna porażka przytrafiła przeciwko na przykład drużynie Browns.
No to już mogło być naprawdę gorąco. To Zobaczymy byłaby jak. tragedia. Dokładnie. Kolejne spotkanie Washington Redskins, Detroit Lions. Dla mnie to jedno z najciekawszych spotkań w tym tygodniu. Spodziewam się całkiem ciekawego widowiska. Faworytem w tym spotkaniu chyba będą Lions. Zapowiada się na całą masę punktów, bo dwie drużyny, które zdobywają sporo przyłożeń i dwie drużyny, które mają takie sobie formacje defensywne. Detroit, podobnie jak Święci z Nowego Orlando, dużo lepiej radzą sobie na własnym terenie niż na wyjeździe, więc oni będą na straconej pozycji. Z drugiej strony Washington Redskins i Kirk Cousins przede wszystkim po dwóch pierwszych fatalnych tygodniach grają coraz lepiej. Rzeczywiście spodziewam się całej masy punktów i Detroit już parę razy pokazał w tym sezonie, że grają inaczej niż wcześniej. O to, o czym mówiliśmy tydzień temu, że... Przede wszystkim przyjemniej się ogląda. No bo mecze, które powinni przegrywać, potrafią wygrać, więc może tak samo będzie i w tym tygodniu. Rzeczywiście postawię chyba, chociaż z minimalną pewnością, na ekipę z Detroit. Kolejne spotkanie Raiders grają z Jaguars. Raiders w ostatnim tygodniu przegrali swoje spotkanie. Jaguars tak jakby już złapali drugi oddech. Wydaje się, że tutaj faworytem będzie drużyna Jaguars, która będzie u siebie próbowała pokonać tą dosyć słabą defensywę Raiders. Ja mam też wrażenie, że te statystyki, opisy, że to jedna z najlepszych defensyw ligi. Oczywiście na papierze to tak wygląda, ale gra jest zupełnie inna. Wydaje mi się, że przede wszystkim tam tight end Thomas solidnie sobie połapie piłki i to będzie mecz, w którym no niestety Raiders mogą przegrać i to mówię to z całą świadomością, jako kibic Raiders. No mogą, niestety. Dla wszystkich kibiców w Oakland czekaj podróż przez całe Stany Zjednoczone. Mecz będzie rozgrywany na Florydzie. Jaguars grają coraz lepiej, natomiast Raiders może nie tyle grają źle, to grają bardzo nierówno. Chyba muszę się zgodzić ze mną, że no przeplatają cały czas zwycięstwa z porażkami. Też nie mamy tego Latavius'a Murray'a, nie wiadomo czy będzie grał i to też chyba jest duże osłabienie, bo tych duet rookie, czyli Washington i no i ten zawodnik, który wypadł mi teraz jego nazwisko, no nie przekonuje mnie swoimi umiejętnościami. Gdy byli ci zawodnicy startowani, wymienieni z Latavius'em Murray'em, byli groźniejsi. Teraz wydaje mi się, że tam jest dosyć duża posucha na pozycji biegacza. Marek, tego co czytam, Marek ma wrócić. Marek wznowił treningi i jest spora szansa, że zagra. Ale szczerze mówiąc, nawet jeżeli zagra, to nie wiadomo w jakiej będzie formie. I nie wiadomo ile dostanie piłek. I ta rotacja w tej chwili trzech linebacków przynosi dokładnie taki sam efekt, jak przynosiła kilka tygodni temu w Miami. Jeżeli żaden z nich nie dostaje wystarczająco dużo piłek, żeby no, w jakiś sposób złapać ten rytm, to żaden z nich nie jest w stanie produkować. I rzeczywiście ta gra po ziemi jest taką piętą achillesową Oakland Raiders. Z drugiej strony w Jacksonville wcale nie wygląda to o wiele lepiej, no ale no, w takiej sytuacji zawsze bezpiecznie jest postawić na gospodarzy. Okej, okay. Kolejny mecz Buffalo Bills, Miami Dolphins. Miami Dolphins, którzy byli przez nas spisywani już na straty, okazało się, że wygrali ze Steelers. Okoliczności jakie były, to były. Ale mimo wszystko też trzeba wziąć pod uwagę to, że całkiem dobrze ofensywnie wyglądała drużyna Dolphins. Twoim zdaniem mogą sprawić sensację i wygrać z Bills u siebie? Myślę, że nie. Myślę, że ekipa z Buffalo... Że to już za wiele. Nie mogę w to uwierzyć, co mówię. Zaczyna grać naprawdę coraz lepiej. Przede wszystkim w obronie. Zwycięstwo Miami nad Pittsburghiem to pochodna no, kontuzji Bena Roethlisbergera, to po pierwsze, a po drugie fenomenalnego meczu J.A.J., który błysnął, był ponad 200 yardów biegając z piłką i kilka przyłożeń. Wydaje mi się, że będzie im trudno powtórzyć taki wynik przeciwko lepszej defensywie Buffalo i defensywie Buffalo, która też na pewno będzie przygotowana na to, żeby tego J.A.J. No, w należyty sposób potraktować. Więc trudno mi postawić tutaj na Delfinę. Wydaje mi się, że Bills będą w stanie wygrać. Wielką niespodzianką jest, wielką niewiadomą jest sytuacja z McCoyem. O tym dowiedzieliśmy się dzisiaj. Dostał kontuzję hamstring, kolejnej kontuzji uda i nie wiadomo, czy będzie w stanie zagrać i w jakiej będzie formie. A bez McCoya sytuacja może zmienić się tutaj diametralnie i to wahadełko może przychylić się bardzo mocno w stronę Miami Dolphins. Okej, okay, kolejne spotkanie już ostatnie o godzinie 19. Baltimore Ravens grają z New York Jets.
Ciąg ciekawe, też informacja niemal z ostatniej chwili. Na 99% rozgrywającym Jets nie będzie właśnie Ryan Fitzpatrick, a Geno Smith. Smith, wiadomo chyba jak zagra, dostał swoją szansę w ostatnim meczu, złapał chyba w drugiej czy w trzeciej piłce, w drugiej piłce, którą zagrywał, zgubił ją. Fumble, chyba interception. Tak jak Geno był znany z tego, co był znany, sprawdził się. Mam wrażenie, że przeciwko Ravens znów się sprawdzi. Dokładnie tak. Tragedia. Współczuję bardzo wszystkim fanom New York Jets, bo owszem, Fitzpatrick sobie nie radził. Fitzpatrick rzucił chyba 9 interception, łącznie z wczorajszym 10 interception w ostatnich trzech meczach, ale mimo wszystko jest, no, jakbyś na to nie popatrzył, lepszym rozgrywającym niż do cholery jasnej Geno Smith. Współczuję bardzo wszystkim, którzy mają Brandona Marshalla w fantasy, bo można chyba zapomnieć już w tej chwili o jakiejkolwiek produkcji z jego strony i chyba można zapomnieć o wygrywaniu meczu przed New York Jets. A jeszcze a propos kontuzji, dokładnie, jeszcze a propos też kontuzji, Eric Decker prawdopodobnie wypada na dłużej, w tym sezonie już nie zagra, a czy zagra jeszcze w zawodowy futbol, to też nie jest jasne. Tak, Decker wylądował na injured reserve. W tym sezonie na pewno go nie zobaczymy. Coraz gorzej spisuje się Matt Forte. Nikt mi nie mówi, że Forte jest zdrowy. Mówiło się o kontuzji klatki piersiowej. To szybko zostało jakby zamiecione pod dywan. Ale coś jest na rzeczy, bo Forte ani nie dostaje tyle piłek, ani nie biega tak skutecznie jak kiedyś. Więc tak naprawdę jedyną szansą zielonych na zdobywanie jakichkolwiek yardów jest podawanie do Brandona Marshalla. Czy to, czy przeprzykryjesz Brandona Marshalla, zostajesz z Rodgersem, z Enunwą. I to są zawodnicy, którzy absolutnie nie będą w stanie udźwignąć ciężaru meczu na własnych barkach. Więc trudno liczyć na cokolwiek niż porażkę, kolejną porażkę New York Jets. Tym bardziej, że Ravens to solidna formacja defensywna, to skuteczny, chyba jeden z najbardziej niedocenianych ataków w lidze. Kto wie, może wróci Steve Smith już na to spotkanie, więc naprawdę, nie jestem w stanie sobie wyobrazić scenariusza, który dałby zwycięstwo New York Jets w tym meczu. Kolejne spotkanie Tampa Bay Buccaneers grają San Francisco 49ers. Jedna i druga drużyna w tym sezonie raczej grają na tym poziomie, na jakim mogliśmy się spodziewać, chociaż może Tampa troszeczkę była określana, że będzie grała lepiej. No a tak, na razie mają tylko dwa zwycięstwa na swoim koncie, przepadają dobre mecze słabymi występami. Teraz grają San Francisco 49ers, tam zadebiutował w ostatnim meczu Colin Kaepernick. Twoim zdaniem to jest spotkanie, w którym Kaepernick będzie miał swoje okazje, czy jednak nie? Bo też mówiliśmy, że to jest wielka niewiadoma, nie wiadomo jak wróci do ligi. Całkiem dobre spotkanie zagrał w ostatnim meczu. Nie można powiedzieć, że przez niego 49ers grają jak grają. No, nie przegrali przez niego, rzeczywiście, ale Kaepernick nie zrobił też niczego, co jakby podniosłoby San Francisco 49ers na pierwszy poziom. Wiemy już na pewno, że nie zagra w tym meczu Carlos Hyde. Będzie to spore osłabienie dla San Francisco 49ers, którym również nie daje zbyt wielkich szans na zwycięstwo. Tampa będzie na pewno głodna sukcesu, będzie wypoczęta po tygodniowej przerwie. Dzisiaj też dowiedzieliśmy się, że running back Tampowej Buccaneers Doug Martin nie zagra nie tylko w tym spotkaniu, ale będzie pasował przez kilka najbliższych meczy. To oznacza, że podstawowym running backiem będzie w Tampowej Buccaneers Jacquizz Rodgers, który spisał się nadzwyczaj dobrze w swoim ostatnim występie. W Tampie również nie będzie Vincenta Jacksona, który również został przeniesiony na injured reserve, więc będziemy mieli trochę inaczej wyglądającą, trochę odświeżoną, zmienioną formację ofensywną Tampy, która mimo wszystko przeciwko słabym 49ers powinna dać radę i odnieść zwycięstwo. Kolejne spotkanie Chargers-Falcons. Wydaje się, że tutaj faworyt jest jeden i będzie to ekipa Falcons. Tym bardziej, że znamy problemy Chargers w defensywie, a ofensywa Falcons no, w tym sezonie wygląda imponująco. Tak, i to jest jedynka w całej lidze, praktycznie we wszystkich statystykach, które opisują grę formacji ofensywnej. I trudno spodziewać się czegokolwiek innego. No, sami Chargers na pewno nie postawią im, nie zawieszą im poprzeczki zbyt wysoko. I nie sądzę, żeby ofensywa San Diego, również z licznymi kontuzjami, była w stanie dotrzymać kroku ekipie z Atlanty. Nie wiem, czy zauważyłeś historię z Joshem Lambo, kickerem San Diego Chargers, który
został oskarżany przez media i przez kibiców o to, że za bardzo spoufalał się po meczu, ostatnim meczu z Sebastianem Janikowskim. Ja widziałem nawet, jak on schodził po meczu i się uśmiechał. Ktoś to złapał. Dokładnie. I za to spłynęła na niego cała fala pomyśl, cała fala krytyki. A bardzo podobały mi się wypowiedzi Josha Lambo, który mówi, że Sebastian Janikowski to jest guru w świecie kopaczy, że on widzi w nim swojego zdecydowanego idola i jeżeli Sebastian Janikowski powie coś śmiesznego, to nie wypada się nie śmiać. Niesamowita wypowiedź tego kickera. I też potwierdza to, jaką osobowością jest Sebastian w lidze NFL. No i tak jak mówiliśmy, legenda Oakland Raiders i nie tylko Raiders, ale chyba też powoli i ligi. Kolejny mecz Patriots Steelers przed może tygodniem. Wydawałoby się, że to wielki klasyk, że spotkanie, które trzeba obejrzeć. A teraz okazuje się, że Ben Roethlisberger wypada nam na co najmniej 4, a może nawet więcej tygodni. Faworyt może być tylko jeden. No niestety, Roethlisbergera nie będzie. W sumie nie wiadomo na ile. Na pewno będzie pasował w tym spotkaniu. Później Steelers mają tydzień przerwy. Nie wiadomo, jakiego rodzaju była to kontuzja łąkotki, bo podobno łąkotkę można zerwać na dwa sposoby. Jeden z nich będzie wymagał tylko prostego laparoskopowego zabiegu, gdzie wytnie się kawałek tej łąkotki i podobno można wrócić do gry w 2-3 tygodnie. A jeżeli to będzie poważniejszy zabieg, to pauza może mieć 4 tygodnie albo i dłużej. Nie wiadomo, co będzie się działo z Benem Roethlisbergerem. Wydaje mi się, że Steelers będą musieli polegać bardziej jeszcze niż do tej pory na running game. I pytanie, czy będzie w stanie wybiegać Le'Veon Bell im zwycięstwo w tym meczu. Dokładnie. No, wydaje mi się, że przy tej ostatniej formie Patriots jest to niemożliwe, no ale pokażę, zweryfikuję to wszystko boisko. Dwa spotkania zostały nam do końca. Niedzielę z futbolem zamyka nam mecz Seattle Seahawks, Arizona Cardinals. Co ciekawe, moim faworytem jest w tej rywalizacji drużyna Cardinals, która przynajmniej, nie wiem, moim zewnętrznym okiem wydaje mi się, że zmieniła swój charakter gry. Arians tak jakby już troszeczkę zrozumiał tego, że wcale nie musi udowadniać, że Carson Palmer to najlepszy quarterback ligi. Nie musi rzucać i do tych swoich solidnych strzelb, ale po co w ogóle tracić taki rozpęd biegowy dla Cardinals, bo Cardinals to przede wszystkim ekipa biegowa. Jeżeli, już o tym też wspominaliśmy, jeżeli oni będą dobrze biegać, dużo biegać, a uzupełnieniem będą gra podaniowa do chociażby Larry'ego Fitzgeralda, no to ta drużyna będzie się liczyć w stawce. Jeżeli nie, jeżeli coś na siłę Arians będzie próbował nam udowodnić, no to oni przegrają wysoko z Seahawks i Seahawks będą bezlitośni. Ja jeszcze nie widzę tej zmiany, o której mówisz. Dla mnie Arizona Cardinals, muszę zobaczyć to w innym meczu niż ta ostatnia konfrontacja, gdzie pierwsza akcja w zasadzie, pierwszy drive kończy się 50-ponad-yardowym biegiem Davida Johnsona i wiadomo, że gra po ziemi w tym meczu będzie funkcjonować. Wiadomo, że Cardinals mają już przewagę i będą dyktować warunki gry. Co będzie w sytuacji, kiedy Cardinals będą musieli gonić swoich przeciwników? Co będzie w sytuacji, kiedy to nie oni będą dyktowali warunki gry na boisku? Przeciwko Seahawks będzie naprawdę dużo trudniej, a będzie to na pewno bardzo ważny mecz dla obu drużyn. W tej chwili Seahawks mają dwa mecze przewagi nad ekipą z Arizony, ale jeżeli Cardinals wygrają oba te mecze, będą mieli pozycję lidera w swojej dywizji, więc te bezpośrednie konfrontacje Cardinals-Seahawks zadecydują na pewno o tym, kto wygra tą dywizję. Mimo wszystko muszę się z tobą zgodzić, Karol, i postawię na zwycięstwo ekipy z Arizony. Oni już grali, teraz wypadło mi właśnie z kim to spotkanie rozgrywali w Tuesday Night Football. Pamiętam, że wtedy Carson Palmer był kontuzjowany, oczywiście, to wymusiło tą grę biegową większą, ale wtedy Cardinals sobie całkiem nieźle radzili. No zobaczymy, jak to będzie. Seahawks to już będzie, przeciwnik najwyższego kalibru. Jeżeli przegrają wysoko, to wiemy, że się nic nie zmieniło, po prostu. Kolejny mecz to Houston, Texas, Denver Broncos. Broncos w kryzysie. Broncos, którzy
byli przez nas bardzo chwaleni za początek sezonu. Mówiliśmy, że to ekipa, która przypomina nam to, co się działo rok temu, a może nawet wygląda lepiej, że Trevor Siemian to naprawdę quarterback, którego na początku troszeczkę skreślaliśmy. Jędrzej, co prawda, go bardzo chwalił, mówił, że to dobry rozgrywający. My tak z dystansem podchodziliśmy do tych zapowiedzi. Okazuje się, że teraz jednak coś już się w tej drużynie zaczyna psuć, a Texans grają nadzwyczaj dobrze i chociaż te spotkanie z Colts powinni przegrać, bo Colts ułatwili im to, że wrócili do spotkania, udało im się wygrać, ale pokazali już kilka razy w tym sezonie charakter. Wydaje mi się, że nie będą bez szans, mimo że spotkanie będzie rozgrywane w stadionie w Denver, które nie należy do najprzyjemniejszych w lidze. No ja myślę, że Houston będzie tutaj w tym meczu bez szans. Według mnie Brodosławiar to w tej chwili jeden z najgorszych rozgrywających w lidze. Absolutnie nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę kolosalne pieniądze, które dostaje od Houston. To będzie fakt. To mecz z dodatkowymi podtekstami, bo przecież Osweiler wypiął się na Denver Broncos, wybierając Houston Texans, wybierając pieniądze od Houston zamiast przyszłości w Denver. I na pewno będzie chciał udowodnić swoim byłym pracodawcom, pokazać im jeszcze dodatkowo środkowy palec. Z drugiej strony Broncos na pewno będą mieli Osweilera na celowniku i będą chcieli się w jakiś sposób dodatkowo zemścić przy ciągle dobrze grającej formacji defensywnej Broncos. I przy słabej postawie Osweilera nie daje zbyt wielkich szans ekipie z Teksasu. Nie sądzę, żeby Lamar Miller był w stanie samodzielnie wygrać to spotkanie, tak jak to zrobił tak naprawdę w ostatnim meczu, w ostatnim poniedziałku. Jeszcze Gary Kubiak jest tutaj. Tak. Jeszcze Gary Kubiak jest tutaj też taką osobą, który łączyłby kluby. Wyrzucono go z Texas, albo nie wyrzucono, a podziękowano mu za współpracę w Texas. Dano mu kolejną szansę w Broncos. Też myślę, że to będzie też ciekawy aspekt tego meczu, jeżeli Kubiak znajdzie się na ławce, bo w ostatnim meczu z powodów zdrowotnych go tam nie było. Ma być, ma wrócić za linię boczną. Nie wiadomo. Nie wiem, szczerze mówiąc, na ile bierze udział w przygotowaniu do tego meczu, no ale z Kubiakiem czy bez. Denver Broncos są o galaktykę lepsi od Houston Texans prowadzonych przez Brocka Osweilera. I tak jak mówię, jeżeli Lamar Miller nie dokona cudu, a prawdopodobnie nie dokona przeciwko obronie Broncos, Texans będą skazani na pożarcie. Okej. Okay. To wszystko. Podsumowaliśmy ostatnie wydarzenia, 4 główne tematy. Dziękujemy za też pytanie od Kamila Rotera. Zapraszamy też do zadawania pytań co do przyszłego podcastu. Było nam bardzo miło, że byliście z nami. Mówimy wam do usłyszenia. Był z wami duet Karol Potaś i Łukasz Dudka. Do usłyszenia. A w rozmowie telefonicznej Jędrzej Stęszewski. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Miłego futbolowego weekendu. Cześć. Prawa dźwiękowa PixX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel @pachelski.pl